Witajcie, jak to mawia Piotr Jędra z Lublina, który być może nas ogląda, elo 320. Moim gościem jest Przemek Wilczyński. Witajcie, cześć. Przemek przyjechał do mnie z Wrocławia. Przemku, fundraising, o co chodzi? Fundraising? Fundraising. Jak to mówi wielki słownik dziwnych definicji. Nie, to inaczej opowiem. Każdy z nas może zna takie osoby, które trochę nieswojo czują się w swojej rzeczywistości i próbują ją zmieniać. Są osoby, które pomagają chorym, są osoby, które coś budują, są osoby, które działają w swojej społeczności. I to, co my robimy, to, czym zajmuje się fundraising, to jest dbanie o to, żeby te osoby nie musiały się martwić o finanse. Czyli innymi słowy, pozyskujemy fundusze dla organizacji pozarządowych, dla fundacji, dla stowarzyszeń, czasami nawet dla grup nieformalnych. Po to właśnie, żeby spokojnie mogły realizować swoją misję. Jak rozumiem, przez grupy nieformalne, grupy osób, które chcą zmienić świat, nie masz na myśli na przykład terrorystów, którym świat się przestał podobać i wiesz, zbierają na bombę. Okej, doprecyzuję. Chcą zmienić świat na lepsze, na każdego z nas, tak? Więc tutaj o tym mówimy, jak już to sobie wyjaśniliśmy. Okej, tak. czyli fundraising polega na stworzeniu takiego zaplecza finansowego dla organizacji pozarządowej po to, żeby efektywniej zmieniała świat. Tak, natomiast wartością dodaną w moim odczuciu jest też fakt, że wokół danej organizacji tworzy się pewna społeczność, tak? To nie są tylko pieniądze przelane na konto przez jakąś tam instytucję unijną, tylko to są pieniądze pozyskane od darczyńców, a żeby to zrobić, trzeba wejść z nimi w relację. A to oznacza też pewne takie wspólne dążenie do tego, żeby coś zrobić. Okej, czyli przez fundraising nie rozumiemy pisania wniosków o granty, tak, nie wiem, dofinansowanie unijne. Tutaj doprecyzowujemy dalej. Fundraising dla nas oznacza pozyskiwanie funduszy od osób indywidualnych, ewentualnie od świata biznesu, od przedsiębiorców. Okej. GFA to taki skrócik, z którym ja się opatrzyłem, ale nasi widzowie wcale nie musieli się opatrzyć. Rozszyfruj, opowiedz. Szanowni Państwo, Gnyszka Fundraising Advisors. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Historia długa, o której pewnie Maciek by więcej miał do powiedzenia. Ja dołączyłem do firmy dosyć niedawno, chociaż na tyle już czasu minęło, że się zorientowałem mniej więcej w tym, co teraz się w niej dzieje. Dopytaj jeszcze, pochwal się. Ja mam się pochwalić? Firma z wieloletnią tradycją, firma, która pomogła już wielu organizacjom. Taka firma, która wydała już 3 książki, tak zwany pakiet fundraisera. I to, co mnie uderzyło, to fakt, że jak jeszcze nie pracowałem dla GFA, w każdym miejscu, z każdą osobą prawie, z każdą, z którą rozmawiałem o pozyskiwaniu funduszy, o darczyńcach, w końcu trafiał temat na to, a czy macie książkę Gnyszki, albo mamy taką książkę. Więc tutaj jakby jest firma, która już trochę działa na rynku i cały czas jesteśmy otwarci, cały czas pomagamy. Tak? W jaki sposób zespół GFA może pomóc organizacji pozarządowej? Czy każda organizacja ma czego szukać w GFA i jak to jest? Może podam przykład. Było siostry dominikanki, które prowadzą Dom Pomocy Społecznej, miały u nas szkolenie, tak? Nasi specjaliści, tak zwani fundraiserzy, pomogli im pewne rzeczy uporządkować. Po tym szkoleniu siostry wysłały mailing, newslettera. Ten newsletter przyniósł im kilkadziesiąt tysięcy złotych po jednej wysyłce. Tak? Po roku mniej więcej od szkolenia siostry ogłosiły, że zebrały już około ponad 5 milionów złotych na dom pomocy, ten, którym się zajmują. Było też pewne wydarzenie, to ty Maćku wiesz o nim, ale ja opowiem. Być może Państwo też je znają. W zeszłym roku na Światowy Dzień Pingwina siostry nagrały taki mały filmik, wesoło chodziły jak te pingwiny.
i wrzuciły go w internet. Po czym po chwili dostały telefon od Maćka Gnyszki. Siostry, świetny filmik, za chwilę będzie wiralem, ale nie ma tam żadnego linku, nie ma tam żadnego odnośnika do tego, co robicie. Siostry to naprawiły, sprawa poszła w świat. Filmik był tak głośny, że nawet mówiły o nim różne media, ale też osoby między sobą, tak nieformalnie. Więc to jest to, co robimy. Pomagamy, podpowiadamy z wielkim doświadczeniem, z wiedzą nieustannie pogłębianą. Pomagamy skutecznie działać. Nie tylko działać, ale skutecznie i efektywnie. Nie jesteś, Przemku, teoretykiem, ale także praktykiem. Swego czasu zasunąłeś akcją Termos dla brata. Dwa słowa o termosie. Tak. Ja od razu powiem, nie jestem fundraiserem, jestem menadżerem. Natomiast mam za sobą pewne wydarzenia i jednym z nich jest Termos dla brata. Czekając na porodówce i nudząc się, żeby rozładować napięcie, skojarzyłem pewne fakty, które rzeczywiście mnie wcześniej dotknęły, czyli to, że ludzie bezdomni cierpią i rzeczywiście w czasie mrozów na zimnie jest im potrzebna pomoc. Zgłosiłem się do Towarzystwa Pomocy imienia brata Alberta we Wrocławiu i zaproponowałem im pewną akcję. Poprosiliśmy ludzi, żeby kupowali termosy i przekazywali je bezdomnym, żeby tą herbatę, którą gdzieś dostaną, czy kawę, mogli dalej zanieść, czy komuś ze swoich znajomych, czy mieć ją trochę później. Koniec końców zebraliśmy, ja liczyłem na to, że zbierzemy 40 termosów, no nie udało się, zebraliśmy 400, dołączyły jeszcze dwa miasta, których nie liczę i cała akcja została, i bardzo za to dziękuję, dostała wyróżnienie jako kampania społeczna roku. Tutaj w Warszawie była gala i tak, i bardzo dziękujemy. W którym hotelu była gala? To było w Teatrze Kamienica. A, w Teatrze Kamienica. Tak. Jak można się z tobą skontaktować? Bo słyszałem, że ostatnio zostałeś pisarzem. Najprostsza sprawa. www.gfadaily.pl. Zapraszam codziennie wieczorem na kilka minut przed laptopem, tabletem. Poczytajmy, popiszmy, porozmawiajmy. To jest najlepszy kontakt ze mną, z naszą firmą. Do tego zapraszam, od tego można zacząć. Czyli wchodzę na GFA Daily i co wieczór do mnie napiszesz i mi opowiesz bajkę na dobranoc. I życzę miłych snów. To nie pozostaje mi nic innego, jak zachęcić Was do wejścia już od razu na gfadaily.pl i zapisania się na dziennik Przemka. Moim gościem był Przemysław Wilczyński, zwany także Przemkiem, z Gnyszka Fundraising Advisors. I co, Przemku? Do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia, już na gruncie zawodowym. Do zobaczenia. A ja Wam dziękuję za oglądanie pierwszego odcinka Gnyszka Live, następny już za miesiąc w tym samym miejscu. Do zobaczenia. Cześć.